No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym odcinku serii Skyrim Anniversary Edition na moim kanale. Dokładnie tak, nie inaczej. I na samym wstępie dziękuję z całego serduszka za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki pod poprzednim odcinkiem, jak i wszystkimi odcinkami. Robicie gigant robotę, naprawdę pchniecie. W ogóle nawet ten kanał pchniecie do przodu, jak mam być z wami szczery, bo ostatnio dzieją się fajne rzeczy. Moja częstotliwość nie jest najlepsza, wiem, ale ważne, że w ogóle jakaś występuje, prawda? I teraz tak, po podziękowaniach chciałem jeszcze powiedzieć, że miło widzieć komentarze na przykład w stylu, że ja o coś was pytam pod odcinkiem i wy mi odpisujecie właśnie w komentarzach. To jest ta integracja z widzami, którą sobie strasznie mocno szanuję. I w ogóle dostałem prośbę, czy mógłbym zainstalować jakieś mody na tekstury lepsze, nie? Ale właśnie, nie przeszkadzaj mi gościu, ale właśnie chodzi o to, że ja chciałem jako pierwsza seria Skyrima na moim kanale, chciałem, żeby to było takie trochę jakby vanilla, nie? Z soft modami, takimi no naprawdę mocno soft modzikami, które no nie zmieniają jakokolwiek gry. Największym modem to wiadomo, że jest Skyui, ale to jest podstawa. I co jeszcze? No, dowiedziałem się dzięki wam, że Moira jest zleceniodawcą, jeżeli na przykład okradniemy Anis. Tyle lat gram w Skyrima, znam praktycznie gierkę na pamięć. Może, wiadomo, może nie na pamięć każdy piksel, wiadomo o co chodzi, ale ten i totalnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, nie wiedziałem, że Moira jest zleceniodawcą Anis, tak więc no, człowiek uczył się całe życie, prawda? Co ciekawe, ja to Anis okradłem dopiero po jej śmierci, więc też nie wiem, dlaczego ona wysłała na mnie swoich przydupasów do zabicia mnie, ale okej, nie? Jeżeli ktoś jest martwy, tak, jeżeli ja zabijam właściciela domu, jakkolwiek to brzmi, no to oznacza, że już nie ma tego właściciela domu, nie? Czyli ja jestem tym właścicielem, jakby nie patrzeć, albo po prostu opuszczony dom. Adriannę. No właśnie, w tym odcinku jeszcze chciałem wam powiedzieć na samym starcie, że w tym odcinku, bardzo ważna kwestia jest taka, że w tym odcinku będziemy rozmawiać z NPC-tami. Nie wiem z iloma, ponieważ nie wiem jak to wszystko będzie trwało i ja nie chcę pomijać dialogów, więc już teraz mówię na wstępie, gdy jest już druga minuta, że to może nie być odcinek dla każdego, ponieważ no, tutaj będą rozmowy z NPC-tami. Zastanawiałem się jak to zrobić, stwierdziłem, że będę grał tak jak zawsze gram, zresztą dostałem taki komentarz, żebym grał tak jak zawsze gram i tyle, więc tak też i zrobię, czyli będę rozmawiał sobie z NPC-tami, nie wiem czy ze wszystkimi, ale tak sobie porozmawiamy. Dzisiaj po prostu zapoznajemy się z białą granią, jeżeli chodzi o ten odcineczek, tak więc jest zarządcą w Smoczej Przystani. Super, tak więc potrzebujesz pomocy w kuźni, Adrianne Avenici? Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet? Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. No wiesz, no jakby mógłbym to zrobić. Czekajcie, to sobie odznaczę, to sobie zaznaczę. I teraz tak, mógłbym to zrobić, aczkolwiek ja nie wiem, czy mi się chce robić, bo to jest samouczek, kurde. Tutaj nie, bo to jest ten... Co możesz mi powiedzieć o białej grani? Całkiem sporo. Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Za miasto odpowiada Jarl, który zarządza nim ze Smoczej Przystani. To ta forteca na wysokim wzgórzu. Ale pewnie bardziej interesuje cię Jorvaskr, sala biesiadna towarzyszy. Ich czyny wojenne i odwaga są legendarne. Mówisz? Dobrze, co masz na sprzedaż? Miecze, hełmy... Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. W ogóle też dostałem pytanko w komentarzach od jednego z was, dlaczego ja sprzedaję biżuterię. Otóż biżuterię sprzedawałem, jeżeli w ogóle sprzedawałem, bo nie pamiętam, ale jeżeli tak, no to dlatego, że jakby ja wiem doskonale, że na biżuterii świetnie się zarabia. W inny sposób niż sprzedając ją czystą i ten, ale no to jest początek gry, więc jakby też mi nie zależy jakoś super, nie, na tym wszystkim. Tak więc tak to wygląda. Możemy sobie tutaj sprzedać pewne itemki u niej. Tylko nie wiem, czy w ogóle cokolwiek mamy na sprzedaż. Tutaj mamy to zaklęcie, to ja chcę sobie wziąć, tak więc tego nie sprzedamy. Mamy długi łuk i pradny norski łuk. No to ten długi łuk możemy sobie sprzedać i tylko tyle możemy sprzedać tak naprawdę. Bo tutaj chcemy te zaklęcia sobie zdjąć. Do następnego razu. Do następnego razu, Adrianne. Do następnego razu. Żelazny sztylet robimy, misja wykonana. Zanieś żelazny sztylet osobie o imieniu Adrianne Avenici. Tak więc zanieśmy ją. Oto żelazny sztylet. Niezły, ale trochę tępy. Może naostrzysz?
Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień. No ja wiem jak się ostrzy, ja wiem na czym się ostrzy, ja wiem do czego służy kamień szlifierski, moja droga. Tak więc żelazny sztylet. Ulepszamy, R-ka, tak, no i został ulepszony sztylecik. To jest taki samouczek kowalstwa w Skyrimie. Nie twierdzę, że jestem najlepszy. Udało mi się naostrzyć żelazny sztylet, moja droga. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz? Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. No dobrze, wygarbujemy skórę. A tak nie mógłbym wygarbować twojej skóry? Adrianne? Nie, no dobra. Stojak do garbowania i garbujemy skórę. Garbujemy skórę elegancko, wygarbowana. Zanieśmy ją teraz. Wiem, że to jest nudne, ludziska. Oto potrzebna ci skóra. No dobrze. Wiele broni i pancerzy potrzebuje skórzanych elementów. Paski, zapięcia i tego typu rzeczy. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy. Dobrze, rzemieniowy hełm. Oto reszta potrzebna. Ona chce, żebym zrobił rzemieniowy hełm. Potrzebujesz w ogóle rzemień? Swoją drogą. Czemu ja w ogóle podszedłem do tamtego, jak tam się ulepsza, tutaj się robi. Swoją drogą. Co ja chciałem powiedzieć? Rzemieniowy hełm. Stwórz, elegancko. Zanieśmy jej. Coś chciałem powiedzieć, ale znowu zapomniałem. Ja taki jestem. Oto rzemieniowy hełm. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo zatrudnię cię do pomocy. Dopasujmy wykończenie. No i teraz możemy ulepszyć sobie tutaj w tym warsztacie, do którego podchodziłem wcześniej. Tak więc tak to wygląda. Ogólnie no, kowalstwo nie jest jakieś skomplikowane w Skyrimie, jak mam z wami szczery. Udało mi się wzmocnić rzemieniowy hełm. Masz talent. Wow. Szlifuj umiejętności, a kiedyś będzie z ciebie świetny kowal. Wow. Może zatrzymasz ten sztylet i hełm? Kiedyś może przypomną ci o mnie, gdy będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? No dobrze, no to sobie zatrzymamy. Zatrzymamy sobie, ale nie na długo, ponieważ już sprzedajemy. O, rzemieniowy hełm. 18 pancerza, okej. Okay. A nasz ma 21. No to jakby wiecie, no mamy lepszy kaptur niż ten rzemieniowy hełm, tak więc spoko. Jakkolwiek to brzmi, nie? Że kaptur jest lepszy od hełmu, to w ogóle nie ma sensu, ale dobra. Teraz tak, ja w ogóle zauważyłem, że się krępuję wam nagrywać. Im więcej was jest na moim kanale, im więcej widzów ogląda mojego Skyrima, tym bardziej ja się krępuję dla was odcinki nagrywać, jak mamy z wami szczery. Tak więc u Amazonki wejdźmy, bo tutaj jeszcze musimy sobie z Gostkiem porozmawiać. Ja wezmę sobie łyczka kawy, ale to wiecie co, ja sobie wezmę łyczka kawy, jak będziemy rozmawiać z nim. Żeby nie marnować czasu, tak? Małe bronie, jak i duże. Maczugi, sztylety, tego typu rzeczy. Okej. Kto kuje wam broń i zbroję? Adrianne, w swojej kuźni, zaraz na zewnątrz. Miejsce nazwano na jej cześć Amazonką. To pyszna kawa, ludziska, pyszna. Jakie nadał jej ojciec. Z tego, co mi wiadomo, już wtedy bawiła się mieczami. Tak czy inaczej, nasze wyroby są porządne, a ceny uczciwe. Czego jeszcze trzeba? No chyba niczego, tak więc kto rządzi w Białej Grani, powiedz mi jeszcze. Jarl Balgrów Większy. To dość honorowy. Większy. Nigdy nie uczynił krzywdy mnie ani moim krewniakom. Okej. Okay. Założę się, że nie ma teraz lekko, biorąc pod uwagę wszystkie te walki i smoki. Ale Balgrów to stary, twardy Nord. Poradzi sobie. Pewnie, że sobie poradzi, chłop. Chłop na pewno sobie poradzi. Dobrze, idziemy sobie stąd. No, z tobą też. Nic nie zrobiliśmy. Dokładnie żadnego interesu nie zrobiliśmy, ale przyjemność. Dziękuję, dziękuję. Swoją drogą na samym początku odcinka sobie przyczekałem 24 godzinki, bo było tak szaro, brudno i ponuro, a stwierdziłem, że bezchmurną pogodę lubię najbardziej, więc tak też i zrobiłem na początek odcinka. Ziemniaki, zielone jabłka, no i pijany łowca wbijamy. W ogóle w Skyrimie, nie wiem czy znacie, jest taki bug, że jak na przykład ktoś chce z wami walczyć na pięści, i tutaj będzie taka misja jedna, raczej nie w tym odcinku, ale będzie, że bijemy się na gołe pięści i nagle podczas kilku tam zadanych ciosów ta walka zamienia się w prawdziwą walkę, co nie? I chłop wyciąga na przykład broń i was napierdziela i ten. Mam zainstalowanego patcha, ale to jest Anniversary Edition, więc ja nie wiem, czy ten patch będzie na to działał. Mam nadzieję, że tak, ponieważ nie chciałbym się potem wnerwiać na to, że wiecie. Dobrze, porozmawiajmy sobie z nim. Witaj, mój norski przyjacielu. Potrzebujesz jakichś zapasów łowieckich? O, skąd nazwa pijany łowca? To jest ciekawa historia. A tak, często słyszę to pytanie. Wymyśliłem ją pewnej nocy razem z moim bratem Anoriatem, po spożyciu nieco zbyt dużych ilości miodu. Gdy się napiliśmy, wybraliśmy się na łowy w świetle księżyca. Rozdzieliliśmy się, a będąc w stanie upojenia alkoholowego, mój brat wziął mnie za jelenia.
wystrzelił strzałę, która wbiła mi się w... cóż, w tyłek. Po takiej niezapomnianej przygodzie wiedzieliśmy już, że mamy nazwę dla naszego sklepu. Ha, 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 jakie śmieszna historia, jaka śmieszna historia. Z kim mam rozmawiać w sprawie pracy? Z Huldą, oberżystką z chorągwianej klaczy. To niedaleko stąd, przy rynku. Okej, porozmawiamy. Sprawdź też w smoczej przystani. Ostatnio tak wiele się tam dzieje, że Jarl albo jego zarządca mogą potrzebować pomocy. Jasne, jasne. Co masz na sprzedaż, jeszcze mi powiedz. Rozejrzyj się. Rozejrzę się. Masz coś ciekawego, chłopie? Nic, a nic, nic, a nic totalnie. Kolejny bardzo zadowolony klient. Dobrze, no bardzo zadowolony jestem. To masz rację. Olfrid, dziecię wojny. Bo tutaj właśnie Olfrid, też jest taka wojna. Patron wielkiego no właśnie. Klanu dzieciąt wojny. Jestem pewien, że dobrze znasz to imię. Tutaj w Białej Grani jest taka wewnętrzna wojna właśnie dwóch klanów, ale to zobaczycie. No właśnie, jest klan Dzieciąt Wojny oraz Siwowłosych, nie? I oni jakby, wiecie, rywalizują ze sobą. Opowiedz mi o klanie Dzieciąt Wojny. Nazwisko Dzieciąt Wojny jest przedmiotem legend. O walecznych czynach przedstawicieli tego rodu śpiewa się pieśni i rozprawia się o nich już od setek pokoleń. Za klan Dzieciąt Wojny, wykrzykują w miodosytnia. Pierwsi ruszają do bitki i ostatni kończą napitki. Mamy swój honor, bogactwo i tytuły również. Tak, a do tego dorodne dziewki, które ogrzewają nasze łóżka w zimne noce Skyrim. Jeśli to nie wystarczy jako odpowiedź na twoje pytanie, to nie można tego ująć słowami. Okej. Okay. Właśnie, ja sobie przypomniałem, jakie wam pytanie chciałem zadać w poprzednim odcinku, bo nie wiem, czy pamiętacie, zapomniałem, jeżeli chodzi o drugie pytanko i zadam wam teraz, ale to zadam wam później to pytanie, raczej już nie zapomnę, więc później zadam to pytanko. A co z klanem siwowłosych? Nieucywilizowani, odziani w skórę topornicy. To niesamowite, że nie mieszkają wciąż w jaskiniach, jak ich przodkowie, którymi tak lubią się chełpić. To prawda, że Wignal Siwowłosy oraz jego gromadka to jeden z najstarszych i w zależności od tego, kogo spytasz, najbardziej szanowanych klanów. Nie podważam tego. Jednak czym innym jest duma z własnego rodu, a czym innym ślepe trzymanie się przeszłości. To, co oni nazywają honorem i tradycją, ja nazywam ignorancją. Okej. Okay. A co jest powodem waśni z siwowłosymi? Pieniądze, ty guzdrało. Cóż by innego? Zawsze chodzi o pieniądze. Siwowłosi posiadają silną pozycję w Białej Grani. Podobnie jak my. Różnica polega na tym, że my mamy pieniądze, a Wignar nie może tego znieść. Naprawdę nie mogą tego znieść. Cała ta ich gadanina o dumie i honorze. A co z tego mają? Żebracze szmaty i czerstwy chleb. My też mamy dumę. Mamy honor. A do tego jeszcze bogactwo. Nic dziwnego, że nam zazdroszczą. No cóż, pieniądze dzielą ludzi. Uważaj, to prawda. Na siebie. To jest prawdziwe, nie? Genassa. Ostrze i cień, cisza i śmierć. Super, jesteś najemnikiem? Jestem artystką malującą obraz życia w krwisto-czerwonych barwach. Ale wezmę też monetę, by walczyć u twego boku. W końcu jaki jest sens tworzyć sztukę, skoro nie zostaje przy życiu nikt, kto mógłby ją docenić? Szczerze wam się przyznam, że Genassy, tyle ile gram w Skyrima, nigdy, przenigdy nie wziąłem jej jako swojego najemnika, może kiedy indziej. Jeśli zmienisz zdanie, będę... Nie zmienię nigdy zdania, na pewno. Dobrze, wychodzimy sobie do Białej Grani. W ogóle czemu tutaj miałem ten, jak wyszedłem do Białej Grani, to miałem napis White Run, po prostu po angielsku wersję. Nie wiem dlaczego, ale dobrze, zapiszmy gierkę i chciałem wam zadać pytanko. Pamiętam o tym pytanku, pamiętam ludziska, pamiętam! Chciałem wam zadać pytanie. Mam nadzieję, że już nie zadawałem, ale chyba nie. Raczej na pewno nie. Jakie jest wasze ulubione miasto w Skyrim? Chodzi mi o miasto, nie? Nie chodzi mi o te wioseczki jak Rorikstead i tak dalej. Tylko chodzi mi o miasto, czyli samotnie jak Gwiazda Zaranna. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Typowe, prawdziwe miasta. Biała Grań. Więc powiedzcie mi,
tak z czystej ciekawości, jakie jest wasze ulubione miasto? Jeżeli chodzi o mnie, bardzo ciężko stwierdzić, no Biała Grań jest w topce, nie wiem czy nie najlepsza, bo Biała Grań to jest Biała Grań, to jest świetny klimat, tak, jest w tym mieście, ale też bardzo, ale to bardzo lubię na przykład Samotnie. Samotnia jest przyjemna według mnie bardzo. W Pękninie lubię ten cały klimat złodziei, tak, gildii złodziei, ale Pęknina jest taka szara i ponura, więc tam zawsze mi się średnio podobało, ale podobało mi się to, że tam jest ta gildia złodziei właśnie. Z nim właśnie rozmawialiśmy. Tylko mnie nie zaraź. Kurde, chłopie, jak mnie zwyzywał. Tutaj mamy wieczny domek, którym kiedyś zamieszkamy, będziemy mieli dziecko i żonę elegancko. Często? Na zym. O, zabrało to całe lata. Tutaj mamy Lilith, dziewicze Krosno. Ach, te nazwy. Jon, dziecię wojny. Porozmawiamy sobie z dzieciem wojny tym razem. Co cię sprowadza do Białej Grani? Znaczy tym razem, znowu. Szukam zarobku, co ty na to? Daj mi hajs. W takim razie chcesz złota. Pewnie, że chcę złota, dawaj. Wystarczy popytać. No to pytam właśnie wielu ciebie, chłopie. Mieszkańców Białej Grani jest zbyt tłustych i bogatych, by robić pewne rzeczy samemu. Dobra, mieszkasz tutaj? Zgadza się. Od urodzenia. Tutaj? W tym miejscu idealnie? W tych krzakach śpisz? Jesteśmy tu od początku. Tak samo jak siwowłosi. Nasze rodziny są sobie bliskie od pokoleń. Ale Ulfric Gromowładny nas podzielił. Teraz ledwie możemy na siebie patrzeć i nie wdać się przy tym w bójkę. To żałosne i głupie. Podobno smoki wróciły do Skyrim. I to jest prawdziwy problem. Masz rację, gdzie mogę znaleźć pracę? Nie wiem, czy przyjmują nowe... No dobra, takie pytania, to ja nie wiem, czy w ogóle, gdzie można się czegoś napić. To jest najważniejsze właśnie pytanko, ja aż się kawy napiję. Klaczą. Zgłoś się do starej Huldy, a miód będzie wychodził ci uszami. No nie wiem, czy chcę, żeby mi miód wychodził uszami. To wredny mleko. Nie lubię, jak tak jest. Nie lubisz Mikaela? Przez niego bardowie cieszą się złą sławą. My, nordowie, od dawna jesteśmy wojowniczymi poetami. Z dumą mogę zaliczyć się do tego grona. No to mogę zabić dla ciebie tego Mikaela. Mikael, on śpiewa tylko dla złota i zainteresowania panien. Kala nasze tradycje. Okej. Oby twój dobrze, spoko. Tutaj mamy sklep wielobranżowy Bellatora, czyli mój ulubiony sklep w Białej Grani. Dopóki się nie ma rozwiniętej retoryki oczywiście. Wiadomo, o co chodzi. Zapiszmy gierkę Bellator. Wszystko jest na sprzedaż. Dosłownie wszystko. Wszystko. Gdybym miał siostrę, ją też bym sprzedał. A to jest piękny tekst, nie? Zawsze mi się podobał. Ten chłopiec niesamowity. Jak się sprawy mają? Jest ciekawie. Sporo się ostatnio. No to opowiadaj. Z jednej strony ciężej zdobyć zapasy, bo coraz mniej kupców odważa się wyruszać na trakt. Ale z drugiej strony niedostępność niektórych towarów spowodowała, no cóż, podwyższenie cen. Liczy się tylko, że mam to, czego szukasz. Warte każdego septima. Dobrze. A co sprowadza Brytona do Skyrim? Czyż to nieoczywiste? Naturalnie, że piękna pogoda i gościnni ludzie. No pogoda w Skyrim jest przepiękna, masz rację, no. Nie już o moim zamiłowaniu do smoków i małostkowej walki o władzę. A, bez cienia wątpliwości najlepszą cechą tych zmrożonych pustkowi jest nawałnica durnych pytań, których muszę wciąż wysłuchiwać. Dobrze, co masz na sprzedaż? Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Czy mamy coś na sprzedaż takiego... No nie, no nie mamy jeszcze nic. Znaczy mamy tunikę z pasem, wartość aż 1, to sobie możemy sprzedać. Tutaj mamy właśnie te całe pierścienie, diademy, to sobie zostawię oczywiście, bo na tym będziemy sobie ćwiczyć właśnie, jeżeli chodzi o zaklęcia. Nie wiesz nic o naszej walce. Dobra, tutaj się wyzywają, ale my chodźmy sobie do kotła Arkadii jeszcze, tutaj się przejdziemy. Dojrzysz coś, co cię zainteresuje. No i porozmawiamy sobie z Arkadią. U niej można kupować miksturki, potki, więc nawet bym to w tym momencie zrobił. W ogóle mamy aż 2000 golda, no to jest naprawdę dużo, nie? Więc kupmy sobie te miksturki. Przynajmniej retoryka, przy okazji retoryka wzrasta też. Tutaj mamy takie miksturki już lepsze, nie? One aż 50 punktów zdrowia przewracają. Nie wiem, czy się opłaca je brać, ale sobie wezmę. Why not? Już mamy tylko 1300.
I jeszcze zanim z nią porozmawiamy, to sobie zrobimy tak, że te miksturki też sobie damy do ulubionych, czyli tę miksturkę damy sobie do ulubionych i tyle, nie? I co my tutaj mamy? Mamy tak, 3 miksturki, teraz tak, to na jedynkę, to na dwójkę i teraz tak, ja zawsze mam tak, że jeszcze tutaj jakieś czary by mi się przydały, co nie, na tym skrócie, więc też będziemy musieli sobie na przykład leczonko ogarnąć czarami. W domu w Cyrodiil. Masz bladą twarz. Taki się urodziłem. Taki to znaczy jaki? Myślisz czasem o powrocie do Cyrodiil? Po co? Bo jestem dumną obywatelką cesarstwa. Może tak. Bo gromowładni uważają, że Skyrim jest tylko dla Nordów? Oczywiście, że tak. Jak dla mnie gromowładni mogą sobie zczeznąć w otchłani. Mieszkam w tym mieście od 20 lat. No i co mnie to obchodzi? Ile lat tu, kobieto, mieszkasz? To mnie gówno obchodzi, a więc jesteś uzdrowicielką. Kimś w tym rodzaju. Nie odebrałam formalnej edukacji w szkole przywracania, ale coś równie dobrego. Mhm. W tych murach nie zmyślaj. Mam wszystko, czego potrzebuję do uważania eliksiru na niemal każde schorzenie. Gdyby okay. ktoś mi dawał septima za każdy przypadek z kamienicy czy tępicy uleczone od czasu otwarcia mojego zakładu, to kąpiel brałabym nie w wodzie, a w monetach. Brzmi ciekawie. Chcę się podszkolić w alchemii. Nie chcę i na sprzedaż też... A bo wiecie co, zróbmy sobie, żeby to po prostu już było w ten sposób, na szaro. Ja lubię, jak mam dialog na szaro po prostu. Nie wiem dlaczego, ale coś takiego mam i tyle, nie? I jeszcze na koniec odcinka tutaj sobie porozmawiamy tutaj z tym na targowisku z ludźmi tutaj, co są. I tyle chyba, nie? Będzie w tym odcinku. Carlotta Valentia. Tak więc... mam zmartwień ze zwykłymi apsztyfikantami. A tu jeszcze dobrze, ktoś ci sprawia kłopoty? Co ten bard Mikael o mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Może Mikael inaczej zareaguje, jeśli porozmawia ze mną? Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Okej, interesują się tobą mężczyźni? Nawet nie masz pojęcia. Oświadczała mi się połowa mężczyzn w Białej Grani. Niektórzy nawet byli kawalerami. Nigdy tego nie zrozumieją. Żaden bukiet kwiatów, żadne słodkie słówka nie zmienią mojej decyzji. W tej chwili liczy się tylko moja córka Mila. Żaden mężczyzna nie stanie między mną a moją córeczką. Szanuję takie coś, szanuję. Pamiętaj, codziennie świeże owoce. Teraz mamy Anoriat. Najlepsze kęski. Czy sam zabiłeś całą zwierzynę? O tak. Łowiectwo to moja wielka pasja. Dlatego właśnie otworzyłem z bratem sklep ze sprzętem do polowań. Zwie się Pijany Łowca i jest tuż przy bramie głównej. On zajmuje się sklepem, a ja prowadzę to stoisko. Czyli ty strzejeś mu w dupskę po prostu. Dobrze, i tutaj mamy jeszcze Fralię siwą włosą, która będzie z nami chciała porozmawiać, ale na prywatności. Mówią o moim synu, Toraldzie. Mówią, że zginął, ale ja wiem swoje. Mój syn żyje. Dziecięta wojny działają w porozumieniu z cesarskimi. Oni też to wiedzą, a mimo to kłamią mi prosto w oczy. Okej, skąd wiesz, że kłamią? Nie powinniśmy rozmawiać o tym tutaj. Proszę, jeśli naprawdę chcesz pomóc, spotkajmy się w moim domu. Opowiem ci wszystko. Dobrze, dobrze, dobrze. Opowiesz mi wszystko. Zrobimy to w następnym odcinku, a ja jeszcze tutaj zapiszę grę i wbiję do podchorągiawą klaczą. Tutaj sobie wbijemy na spokojnie, ja się napiję kawki, czekajcie. I tutaj już mamy swoje pierwsze zadanko do zrobienia. U tego Mikaela oczywiście. Tak więc porozmawiajmy sobie z nim. Jeśli szukasz panny, to jesteś pod złym adresem. Gdy Mikael się do nich dorwie, to już są dorwane. Co za głupol. Carlotta Valentia ma mieć od tej pory spokój. Czaisz bazy, gnoju? Carlotta cię do tego namówiła, prawda? Przykro mi, ale ta ognista wdówka jest już moja. Po prostu jeszcze o tym nie wie. Dobrze, i teraz tak, spróbuję go przekonać. Ona nie należy do ciebie, zakończ ten bezsens, gościu. Co mówisz?
Dosłyszałem jedynie zazdrosne stękanie. Dobrze, dobrze, w takim razie dostaniesz w pierdziel. Zostaw ją albo pożałujesz. Nie będę tego słuchał. Nie będę tego słuchał. Już nie żyję. Już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dobra. Mikael, teraz się przekonamy, czy jest ten bug, czy nie ma tego buga. Ponieważ właśnie to jest ten bug, o którym wam mówiłem wcześniej, że w pewnym momencie w Skyrimie... Właśnie taka walka na pięści zamienia się w prawdziwą walkę, nie? On nagle się wkurza, wyciąga broń i napierdziela nas. No ja się nie wykrwawię. Kto się wykrwawi, to ten się wykrwawi, chłopie. I co, gościu? I co? Muszę przyznać, że sierpowy masz. No, sierpowy mam. Nie pogarszaj sprawy, chłopie. Zostaw Carlottę w spokoju, czaisz bazę? Na wierzchu. Słowo honoru. Carlotta już nie będzie musiała się mną zamartwiać. No, mam nadzieję. Gdzie cię uczyli grać? Nie no, co tutaj robisz? Wykształciła mnie Akademia Bardów. A, wiesz co, gówno mnie obchodzi to. Nie rozmawiam z tą, wkurzyłeś mi już. F5. I porozmawiamy z tą, bo ta też się tutaj będzie chciała napierdzielać ze mną. Możesz skrzyżować ze mną broń? Zginiesz w 6 sekund. Tak, to chodź, będę odliczał. Myślisz, że dasz mi radę? A czemu nie? Mogę pokonać każdego w tym mieście. Gołymi rękami. Okej. Stawiam 100 sztuk złota, że sprowadzę cię do partii. A ja milion, że nie. Zgoda, bójka. Tylko na pięści. Bez broni, bez magii i bez płaczu. No dawaj. Jeszcze sobie chleb opierdzieliła przed walką. Dobrze, 6 sekund. Raz. 2. 3. 4. No te sekundy trochę jednak szybciej mijają. 5. I 6. No 6 sekund już dawno minęło, nieważne. Aczkolwiek no, ja dalej stoję. Utgard nieugięta. A ja jestem nieugięta siła, i co ty na to, i co ty na to? Napierdzielamy ją, ale trzeba przyznać, że jest silna, nie? Trzeba przyznać, że zadaje naprawdę dużo damage'u. Zacznę odskakiwać, ponieważ nie chce mi się marnować jakiejkolwiek miksturki i żarcia na nią. Zobaczymy, czy... Dobra. Giniesz, Utgard. Znaczy, no nie zginie, wiadomo o co chodzi, ale... No, upadaj. Klękaj do miecza. No i klęka do miecza, patrzcie. To dopiero cios. Uznaje się za pokonaną. Tak? Mówisz? Dobra, chyba zasługuje na te 100 sztuk złota. Nie kłamiesz. Od lat nie stoczyłam takiej walki. Masz. Okej. Okay. Zgłoś się do mnie, jeśli będziesz potrzebować kompana. Chętnie zobaczę, jak radzisz sobie z kilkoma trolami. Z kilkoma trolami, potrafisz mówisz? Wykonać zleconą robotę. Wygląda na to, że żywisz jakąś urazę. Towarzysze ci coś nagadali? Za bardzo narwana, wołali. Banda słabych, żałosnych tchórzy. Dobrze, dlaczego towarzysze cię nie chcieli? To nie była moja wina. W kółko im powtarzałam, że to był wypadek. Chcieli, żebym dowiodła swej wartości. Więc kazali mi się zmierzyć z chłopaczkiem, któremu ledwo co się zaraz sypnął. Pewnie myśleli, że kobieta jest za słaba, by go skrzywdzić. Nie chciałam, żeby zginął. Co by mi to dało? Po prostu... poniosło mnie. No cóż, musisz kochać walkę. Najlepsze klingi wykuwa się w ogniu walki. To stare przysłowie Nordów. Zgadza się. A prawdziwa Nordka wykorzysta każdą okazję, by się sprawdzić. Okej, tak więc spoko. Znamy twoją historię również. F5, buga nie ma, potwierdzone. Patch mój działa. Także i na Anniversary Edition. Tutaj mamy Sadie, to jest bardzo ciekawy osobnik. Trzymaj ręce przy sobie. Mówisz? Zastanawiam właśnie się, co z nią zrobić, nie? Wiecie, o jaką pewnie misję chodzi, ale porozmawiajmy sobie z nią. Pracy, to porozmawiaj z co macie w menu? To zależy. Chcesz pić, jeść, czy i to, i to? Znaczy, no ja nie chcę generalnie kupować, nie? Jakby hulda. Jeśli szukasz pracy, to może porąbiesz trochę drewna na opał. Wydarzyło się tu coś ostatnio ciekawego? Pewnie nie umknął twej uwadze zielonnik. Wielkie, wypalone drzewo w samym środku dzielnicy wiatru. To część świątyni Kinaret. Ludzie chcą, by Danica coś z tym zrobiła, ale nie wiem, czego oczekują. Okej, wydarzyło się coś ciekawego jeszcze? Ludzie mówią, że w pękninie mieszka ktoś, kto potrafi... Tej questy dostaniemy generalnie, dlatego tak ją pytamy o to. Sprawić, że zaczniesz wyglądać inaczej. Dajesz temu wiarę? Okej. Opowiedz chociaż kilka najnowszych plotek. Towarzysze? Wjorvaskr? Z tego co słyszałam, rekrutują nowych członków.
Okej. Macie w mieście jakieś problemy, którymi trzeba się zająć? Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. O, i mamy list gończy, nie? Niespokojne duchy. I być może to zrobimy sobie na następnym odcinku. Zobaczymy. Hulda, porozmawiaj ze mną jeszcze. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Magia jest dla... Oczywiście. No dobrze, wiemy gdzie. Gdzie mogę się dowiedzieć? Czemu to dalej jest na biało? Nie wiem, czy można czegoś nauczyć się. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy Jon, dziecię wojny, ale z nim już rozmawialiśmy, właśnie, tak mi się wydawało. Tu jest Mikael, tutaj mamy Simir, on sobie po prostu siedzi i dobrze wygląda na wojownika. Tutaj mamy chłopa, który chce monetkę, tak więc dajmy mu. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Proszę bardzo, zawsze jesteś pijany, chłopie. Jeśli tylko mogę. Jeśli tylko mogę. Ale niech to szlak, jeśli nie jestem prawie trzeźwy. O kurde. Hej, w chorągwianej klaczy znajdziesz butelkę argoniańskiego piwa. Świetny napitek. Przynieś mi go. Nawet nie zauważą jego zniknięcia. No, dalej. Dobrze, przyniosę ci. Argoniańskie piwo. Już czuję jego smak. Dobrze, przyniesiemy mu, a jeszcze porozmawiamy z Carlottą. Mikael nie będzie już dla ciebie sprawiał problemu. Naprawdę? Udało ci się przekonać tego Greyka, żeby dał sobie ze mną spokój? Podziękowałabym bogom, ale musi mi wystarczyć, że podziękuję tobie. Masz tu trochę grosza za fatygę. Grosza za fatygę? Carlotta, ja bym chciał co innego. Ja bym chciał co innego. Okej. Jestem idiotą jednak. No dobra. Jakie tu w ogóle mamy misje, że tak powiem? Wykradnij argoniańskie piwo. No możemy to wykradnąć, to leżało gdzie tam. Dobra, no to sobie weźmiemy to. Tylko nikt nie może mnie widzieć. Nie patrz się na mnie. No, idź sobie stąd. Ej, poszła sobie stąd. Tak jak chciałem, tak zrobiła. Okej. No i mamy, Brenuin. Strażnicy są rozlegani. Porozmawiaj ze mną, chłopie. Oto specjalny trunek, którego szukałeś. Gościu. Argoniańskie piwo, dziękuję. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Ja, znalazłem ją w świątyni. Znalazłem ją w świątyni. Okej. No i mamy, on daje taką nam dużą już miksturę leczenia, ponieważ jest to... mikstura energicznego uzdrowienia i to daje aż 100 punktów zdrowia, to jest naprawdę dużo, też sobie damy do ulubionych. I możemy już stąd wyjść, bo tutaj rozmawialiśmy już ze wszystkimi, jeżeli chodzi o te tutaj... Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Miejscówkę i teraz tak, my sobie przeczekamy sobie do poranku na spokojnie. Ja wiem, że ten odcinek taki inny ludziska jest, no ale też takie odcinki czasami będą, jeżeli będziemy wkraczać do miast, wiosek i tak dalej, no to musicie się spodziewać, że takie odcinki też muszą mieć miejsce, ponieważ ja robię pełny let's play, nie wycinam nic, tak? Tutaj nie będzie żadnego montowania. Jeszcze sobie tylko sprawdźmy tutaj, jakie mamy misje. No właśnie, mamy tutaj różne misje i tak dalej. Zaginiony w akcji, kości dla kruka, tak? Tutaj jeszcze mamy krew w wodzie, zaginiony kupiec. Którąś misję sobie chyba wykonamy w następnym odcinku, więc w następnym odcinku najprawdopodobniej odpuścimy sobie białą graj na momencik i pójdziemy sobie zrobić jakąś misję, tak mi się wydaje, żeby odpocząć sobie od rozmowy z NPC-tami, co nie? Ponieważ mógłbym pójść tam do górnego miasta i tam dalej rozmawiać z ludźmi, z towarzyszami i tak dalej, potem iść do Jarla, ale aż tak bardzo mi się z tym nie śpieszy, wiecie? Najpierw to ja chcę... Najpierw to ja chcę na spokojnie jakby... wiecie, stopniowo, więc w następnym odcinku się gdzieś przejdziemy najprawdopodobniej, tak więc ja sobie tutaj zapiszę giereczkę jeszcze raz, no i cóż ludziska, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, jest taki dłuższy, ponieważ ma 33 minuty, prawie limit, bo limit to 35, więc muszę już kończyć, tak więc cóż ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że ta pochodnia na tym ekranie też wam się podoba, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego odcinka ludziska, hejos!